Hej, ja jestem Sarge i w dzisiejszym odcinku z Cyberpunka 2077 powinniśmy już zakończyć wieloetapowy quest z automatem Brendanem w roli głównej. Pamiętacie być może w ostatnim odcinku, że będąc w regionie Westbrook natrafiłem na miejsce, gdzie można było zawsze z Brendanem porozmawiać. Jest to Megablok H8. No i co ciekawe, Brendan został przeniesiony. Dowiedzieliśmy się, że teraz znajdziemy go w Haywood, do punktu serwisowego mamy się udać, bo tam właśnie odesłano ten automat, no i pójdziemy to wszystko sprawdzić. Przy okazji mamy punkt widzenia Johnego. Powiem ci, że wciągnąłem się w tę historię. Myślisz, że Brendan naprawdę jest czymś więcej niż tylko maszyną zaprogramowaną do sklecania zdań, które chce usłyszeć klient? To byłoby dość popieprzone, nawet jak na to miasto. Ale cóż, nie dowiemy się tego, dopóki nie uda ci się go znaleźć. No i tak się składa, że ten punkt serwisowy jest na obrzeżach Wellsprings też, więc uznałem, że przy okazji oznaczę sobie też zadanie z Delamainem, żeby odnaleźć kolejny pojazd i oddać go w nienagannym stanie. Też tak samo jak przeglądałem mapkę, to tutaj zauważyłem, że na tej ścianie jest mural do przeskanowania. Więc to też zrobimy w pierwszej kolejności. I faktycznie mamy to tu. Tym razem śmierć. Zobaczmy. Śmierć jest kartą stawania się, oznacza nieuchronną i trudną przemianę. Mówi o przejściu z jednego stanu do innego, o definitywnym zamknięciu jakiegoś etapu w życiu. Podczas transformacji coś zostaje stracone, ale rodzi się nowy byt. No i cóż, żeby dostać się... Raz, że po ten samochód, a dwa, do punktu serwisowego. No to spróbowalibyśmy tutaj, tędy się przedostać. Tylko oczywiście wezwiemy najpierw nasz pojazd, żeby nieco szybciej tam się przenieść. Tak to nie będzie kłopotu. A dlatego właśnie oznaczam sobie to zadanie, no bo skoro i tak jest to niedaleko do zrobienia z tym samochodem, to wiadomo, że prędzej czy później mógłby się Delamain do nas odezwać, więc lepiej już zrobić to z automatu. Patrzcie. Tam, gdzie właśnie się pan znajduje, straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzę się za nim. No, minimapa wskazuje spory obszar. Teraz już nie, teraz już mamy chyba konkretny punkt. I patrzcie, że ten samochód jest w ruchu tym razem. No dobra. Jedzie chyba w moją stronę. No, faktycznie. Ja jestem stąd, nie świru. Bip, frajerze! Ej, porozmawiajmy! Nie wracam, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Uszkodź samochód Delamaina? Okej. To coś nowego. To weźmy strzelbę. Wystarczy? Bip, bip, frajerze! Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. Patrzcie, że w międzyczasie jeszcze tutaj dostałem wiadomość na temat jakiegoś kontraktu przy okazji. No i tak się składa, że samochód w Glen powinien być też niedaleko, bo to jest w sumie tutaj obok ta dzielnica. No ale jednak kawałek do przejechania jest, więc to na razie zostawimy. Kontrakt jest tutaj rzeczywiście zaraz obok, no ale jednak póki co kontynuujmy wątek tego automatu. Tym bardziej, że to już naprawdę musi być blisko. Szczerze mówiąc, jak atakowałem ten pojazd, to bałem się, że w końcu wybuchnie, jak tak będziemy strzelać. Tym bardziej, że zaczął się już palić. No ale najwyraźniej właśnie o to chodziło, żeby odpowiednio go uszkodzić, bo wyraźnie ta taksówka akurat się nam tutaj zbuntowała. Już mieliśmy takie zbuntowane taksówki, ale na przykład nam tylko uciekały. A tutaj prawie że chciał walczyć z nami, chociaż tutaj no my mieliśmy oczywiście jakieś środki perswazji, które mogły jednak przekonać to auto, żeby z nami nie zadzierać.
Tymczasem punkt serwisowy jest już przed nami. Muszę tylko uważać na te druty kolczaste, bo to też mi robi krzywdę. Klient? Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Naprawiacie sprzęt? Po cholery nie prosi kupić nowy? Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brendanem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brendanem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wlej espresso w swoje ciało. Czy jakoś tak? A, ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma ta hasełka, nie? Chwytliwe takie. No, ale przykro mi bardzo. Nie mogę cię wpuścić na zaplecze. Jeszcze mi coś rozwalisz. Ten tablet. Ale może jakoś go przekonamy? Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia, co? Brendan jest cudem techniki. Zaręczam, w życiu nie widziałeś maszyny z taką matrycą kognitywną. Żeby SI tej klasy upakować w małym automacie, trzeba... Dobra, już. Zrozumiałem. Znasz się na rzeczy, niczego nie zepsujesz. Idź obczajać ten swój cud techniki, póki jeszcze instalacja się nie skończyła. Instalacja? Jaka, kurde, instalacja? Nie podoba mi się to. Kogo ja widzę? Vi? Jaka miła niespodzianka. Przyszedłeś się ze mną pożegnać? Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złom. Przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywną. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich... Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą. Kurde, pytanie, czy jakoś będziemy mogli to powstrzymać. Ciągle oczywiście występuje ten błąd polegający na tym, że kwestie Brendana są ucinane. Tak podejrzewałem. Wcale nie jesteś SI, prawda? W każdym razie nie na poziomie AGI. Widać, że nie masz odpowiednio dużego procesora. Ten twój nie udźwignąłby osobowości z wolną wolą. Słuszne spostrzeżenie. Musisz być niezłym technikiem. Programista zrobił świetną robotę. Algorytm rozmowy pierwsza klasa. Prawie dałem się nabrać. Wydajesz się nieco rozczarowany. Cóż, zajebiście było mieć za kumpla automat z napojami. To tak absurdalne, że aż piękne. Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałbyś, żeby mnie to zasmuciło. Tak jakbym naprawdę zyskał samoświadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, Vi. Nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz żyć dalej. Powiedzieć Teo, że ma w sobie siłę. Powiem. Hej, Vi. Gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Arasaki? Nie wiem. Gdzie? Wszędzie, Vi. Wszędzie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brendan. Będzie mi cię brakowało. Kurde, szkoda. Liczyłem, że jakoś to powstrzymamy, żeby nie instalowali tej aktualizacji, ale... No nie za bardzo była taka możliwość, nawet jak wykorzystaliśmy swoje zdolności techniczne. Proszę, raport techniczny na temat Brendana. Ostatni przegląd potwierdził wcześniejsze przypuszczenia. Samouczący się algorytm rozmowy osiągnął nadspodziewanie zaawansowany poziom w bardzo krótkim czasie. Brendan wykorzystuje swoje oprogramowanie do dwóch głównych celów. Formułowanie dowcipnych haseł reklamowych, zgodne z założeniami projektu, i nawiązywanie relacji z klientami, niezgodne z założeniami. Rozmowy z Brendanem są odczytywane przez klientów jako próba pozyskania ich danych albo przejaw sztucznej inteligencji typu AGI. Oba te czynniki przekładają się na spadek sprzedaży,
zwłaszcza że błąd w kodzie maszynowym umożliwił automatowi okazjonalne obdarowywanie klientów darmowymi produktami. Zalecam odinstalowanie systemu eksperymentalnego i zastąpienie go standardowym systemem operacyjnym. To cholerstwo wiedziało o mojej ostatniej kłótni z żoną. Zastanówcie się, czy nie opchnąć go na jakiejś korporacji w charakterze programu szpiegującego. Mogło być z tego niezłe pieniądze. Czyli po prostu spojrzeli na ten automat czysto biznesowo, że zaczął wręcz przynosić straty przez te działania. Ludzie też zaczęli być uprzedzeni, chociaż nie wszyscy. No na przykład Theo wręcz się zaprzyjaźniła z Brendanem. No ale tutaj to będzie wszystko, trzeba będzie do Theo powrócić, tylko w pierwszej kolejności to ja jednak bym chciał ten kontrakt już zaliczyć, który przyjęliśmy. A, tylko że ryzyko bardzo wysokie tego kontraktu, no to nie ma sensu tego robić, tym bardziej, że chodzi o neutralizację. Nie mamy tutaj większych szans. Przeniosłem się w takim razie do megabloku H8 w Westbrook, no i tutaj porozmawiajmy z Theo. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Znalazłem. Kazał przekazać, że zawsze miałaś w sobie siłę. To wcale, a wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przejmuję. Bo przesadzam, prawda? Zawsze zakładam najgorszy scenariusz. Spóźniłem się. Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to zła wiadomość? Brendana już nie ma. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca. Bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. No i chociażby ta znajomość z Theo była właśnie takim punktem bardzo pozytywnym dla Brendana, że faktycznie kiedy ona rozmawiała niby z automatem, jednak potrafiła poprawić sobie humor, zupełnie inaczej spojrzeć na świat i, tak jak sama stwierdziła, wyciągnąć się z największego bagna. No cóż, czyli to by było na tyle tutaj. Powiem wam, że jeśli chodzi o Watson, to możemy sobie tutaj wybrać określone filtry. Na przykład jak mamy te aktywności otwartego świata, to patrzcie, jak niewiele tutaj już zostało do zaliczenia, jeśli chodzi właśnie o tę dzielnicę. Więc byśmy przenieśli się na przykład w to miejsce, dlatego że i tak niedaleko mamy punkt szybkiej podróży. Ta aktywność rozwoju w toku, taka osamotniona w tej części Watson, a to dlatego, że żeby tam się dostać, to trzeba tutaj zejść na dół. Można okrężną drogą, ale ja spróbuję na skróty. Przestań się martwić. Duży chłopiec jestem. Tak, pewnie. Zjem jak wrócę. Wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj sobie zeskoczyć bez problemów, prawda? Wyciągnijmy tylko broń i będzie można zaczynać. A weźmy jeszcze może przegrzanie. A nie, bo ja w tym momencie nie mam tego tutaj. To reset systemu w takim razie. Załatwi sprawę w zupełności. I za chwilę zaczniemy. A, jednak to nie zadało jakichś ogromnych obrażeń, to znaczy nie zabiło ich na miejscu. Musiałem jeszcze poprawić. I to tyle, tak? Wszystko załatwione. Mamy dowody. I standardowo, pozbieram wszystko. Ja może później na koniec wam pokażę wszelkie drzazgi, jakie znajdziemy właśnie tutaj, w ramach tych rozbojów w toku, bo jest ich kilka jeszcze w Watson. A więc przeszukiwać te miejsca będę już na własną rękę. A wam pokażę samą walkę i na koniec wszystkie te drzazgi sobie po kolei sprawdzimy. A zatem pora na market Kabuki i tutaj możecie kojarzyć, że w pobliżu mieliśmy
właśnie coś do rozwiązania, tylko trzeba się tam dostać jakoś na górę i wygląda na to, że tędy będziemy w stanie. Zdaje się, że jakoś tutaj są schody chyba prowadzące wyżej. No, zdecydowanie. Dobra, zaczniemy od razu. Wymieniłem sobie w ogóle pukawki, żeby postrzelać z czegoś innego. Ale jazda. Tylko trzeba uważać. Łatwo tutaj kogoś zastrzelić postronnego, korzystając z takiej broni. Ja cię kręcę, co za moc tej pukawki, naprawdę. No i proszę, mamy wszystko. I możemy za chwilę ruszać dalej, prawda? Gdzieś tutaj w pobliżu coś jeszcze powinno być, na przykład tu. To co, teraz dla odmiany weźmiemy sobie karabin precyzyjny. I też zaczniemy strzelać. Zostaw go. A, bo ja to mogę naładować i z większą mocą wystrzelić. Myśleć, kurwa, a nie ginąć! Te różne przestępstwa to też jest niepowtarzalna okazja, żeby móc sobie przetestować różne rodzaje broni. Jest to na pewno duża zaleta, bo tak to nie mielibyśmy może tylu aż okazji. A ponieważ tutaj mamy z kim sobie poradzić, no to możemy właśnie różne pukawki wykorzystywać. No i co? Tutaj też wszystko zebrane. Od razu zaznaczę sobie nasz kolejny cel. Konkretnie tutaj. To może teraz karabin snajperski dla odmiany. Jeśli oczywiście będzie okazja, bo tutaj na niewielkim dystansie to wszystko się rozgrywa. No ale zobaczymy. Proszę. Uwaga na ludzi też. Sporo mieszkańców tutaj. Oj, nawet wpadło osiągnięcie za coś. Zabił lub bezwładni 300 przeciwników z pomocą broni dystansowej. To przynajmniej wiemy już, ilu załatwiliśmy w ten sposób, a będzie zdecydowanie więcej. Ktoś z tyłu chyba jeszcze atakuje. Tam się kurde uchował. No, bo już się przez chwilę zastanowiłem, czy to nie jest policja, ale nie. No, ja tylko zabiorę to, co mam tutaj do zdobycia. No i w sumie to jeszcze zajmę się nimi. Nie wiem, jak tutaj się znaleźliście, ale najwyraźniej usłyszeli te strzały. Kurde, właściwie to dwóch naraz. O, proszę, i nawet też osiągnięcie wpadło. To dobre. Zabij lub bezwładniej dwóch przeciwników jednym strzałem z karabinu snajperskiego. O, proszę. Zdało radę. Co ciekawe, to nadal nie wszyscy w tej okolicy. To znaczy, w ramach rozwoju w toku załatwiliśmy wszystkich, ale... No tutaj w pobliżu właśnie byli kolejni, stąd te kłopoty. No ale teraz już wszystko się uspokoiło. Kolejne walki możemy rozegrać tutaj. To jest niedaleko miejsca, gdzie walczyliśmy w pojedynku pięściarskim. No nie do końca w takim pojedynku, bo nie była to walka jeden na jeden, tylko dwóch na jednego właściwie. To wtedy jak walczyliśmy z tymi bliźniakami. I w tym momencie się zastanawiam, jak się dostać tam na górę. Może skierujmy się tam, gdzie prowadzi nas GPS. No bo tutaj widzę, że znowu trzeba jakoś pokombinować, żeby wejść wyżej. Ale nie, tędy bez problemu też się uda. I wziąłem sobie rewolwer dla odmiany. Kolejny rodzaj broni do przetestowania. O kurde. Przy strzale w głowę, bo praktycznie, no może nie za każdym razem, ale przynajmniej możemy liczyć na to, że zmiażdżymy wręcz tę głowę, jeśli w ogóle jej nie oderwiemy. No i proszę, kolejna aktywność zrealizowana. Tutaj w ogóle jeszcze zainwestujmy w zdolności techniczne. Na razie atutów nie będę rozwijał, z tego względu, że poczekam, aż rozwinę inteligencję albo zdolności techniczne, tak żeby kolejne atuty się odblokowały. I wtedy będzie miało to więcej sensu, bo na razie mnie nie interesuje aż tak bardzo to, co mam w tym momencie. No i tutaj jeszcze niedaleko też coś będziemy mieli. To jakoś tutaj między tymi budynkami trzeba się
no nawet już nie tyle przekraść, co wbiec na Hama i zaczynać akcję. Dzień dobry, ja tu tylko na chwilę. Masakra. Sam cię zapierdolę. Jeszcze ty. Nawet bez przycelowania, jak tak z bliska atakujemy. Kurde. Skuteczność 100%. No i proszę, kolejne rzeczy zebrane. Później sobie oczywiście przejrzymy. I czy to oznacza, że został mi ostatni właściwie punkt? No, jeszcze dwa. Tutaj dwa rozboje w toku. Do jednego przemkniemy się chyba tędy. Jakiś ciasny zaułek. Proszę bardzo. Znowu lekki karabin maszynowy. Ej, ale tutaj uwaga, bo mamy cywila. I to nie jednego. Od razu jest ostrzeżenie o ewentualnych nielegalnych działaniach. Dobra, nie dopuścimy jednak do tego absolutnie. No i tutaj tylko zdobyć dowody. I kolejne zadanko ukończone. Będzie można wyruszyć do następnego, czyli tu. No i proszę, w jakimś garażu się schowali. Uciekajcie, ludzie, jeszcze w porę, żebyście zdążyli. A ja tymczasem bym chciał się tu jakoś dostać, ale chyba jednak będę musiał skorzystać z głównego wejścia. No, sam nie wiem. Gdzie? Gdzie to? Ale... Ciekawe, no bo tutaj mamy tych, ale żeby tam się dostać, to od drugiej strony chyba musiałbym przejść. No ale okej, tych też załatwimy. Co to? Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. Cała duża grupa się tutaj skryła po tej stronie. Ale może właśnie prędzej też wyjdą z tego parkingu. No tylko, że ja i tak będę musiał wejść tam do środka, korzystając z jakiejś drogi. Zobaczymy, którędy. Szybko przeładowanie, akurat w przypadku tego lekkiego karabinu, wiadomo, że trochę trzeba poczekać, aż się taką broń przeładuje. Prawda boli! Dobra, wejdźmy do środka, ale to chyba jednak nie tędy, patrzcie. Mamy problem. Górą też nie damy rady. To chyba jednak najbezpieczniej będzie skorzystać z GPS-a, który nas poprowadzi, mam nadzieję, dobrze. No i co? Niespecjalnie widzę jakieś wejście. A, chyba że tędy. Tutaj już damy radę. To nie jest źle. Co znowu? Przykro mi, panowie. Długo już sobie tutaj nie pożyjecie. Ale masakra z tą bronią, naprawdę. Okej. Mamy wszystko. No i zwróćcie uwagę, że jeśli chodzi o Watson i dostępne tutaj jakieś aktywności otwartego świata, no to wszystko zostało wyczyszczone. Tu jedynie mamy fikserkę, czyli Reginę, do której się udałem. No a poza tym jeszcze zadania poboczne, czy też główne, ale to już osobna sprawa. Najważniejsze, że mamy tutaj te wszystkie przestępstwa już zneutralizowane. Wróciłem w każdym razie do Reginy i widzę, że mogę z nią tutaj jeszcze pogadać na nowe tematy. I co z Maxem? Nie jest łatwo. Zdziwiłbym się, gdyby było. Rozumiem, że nie spodobało mu się to, co pokazałaś. Też mi się kiedyś nie podobały różne rzeczy. Nadal mi się nie podobają, ale nauczyłam się je lepiej przyprawiać. Co z nim będzie? Myślę, że nawet on tego nie wie. To co chcesz mi powiedzieć? To co chcesz mi powiedzieć? O cyberpsychozie? Jeszcze nic. Mamy za mało danych. Ta organizacja, która opracowuje eksperymentalną terapię... sama nie wiem, czy im ufać. Potrzebujemy więcej obiektów do badań. Czyli kolejnych musimy schwytać, u których mamy podejrzenie cyberpsychozy. Więc tym się na bieżąco też będziemy zajmować, ale jeśli chodzi właśnie o Watson, przynajmniej o takie aktywności dodatkowe, no to zdecydowaną większość mamy już zaliczoną, więc w kolejnych odcinkach wygląda na to, że głównie będziemy udawać się do jakichś innych regionów. No i najwyższa pora. W
końcu w Watson zaczynaliśmy, a więc pora się troszkę oddalić i częściej wybierać się w inne rejony. Tutaj jeszcze wam chciałem pokazać SMS-a od Padre, aczkolwiek to jest ta wiadomość dotycząca kontraktu, więc to już wiemy co i jak. W przyszłości się dopiero tym zajmiemy, jak będziemy mieli wyższy poziom doświadczenia. Na razie jednak to będzie wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.